Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No i co, słuchaj, no i co? No i idziemy do Rogów Południa, zobaczmy. No nasz kolega pijaczyna z bloków dalej śpi, nic nowego zresztą. Mamy tak, iść do Kowala na pewno, przerobić te rzeczy, które mamy nadmiarowe, bo mamy ich za dużo. Swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, ale delikatnie się grafika chyba poprawiła, mam wrażenie, w tej grze. Widziałem, że grudniowy update był w międzyczasie. I teraz nie wiem, czy to jest placebo, czy faktycznie troszeczkę ładniej jest. Dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy tylko ja to widzę, czy... Chociaż na YouTubie możecie aż tak tego nie widzieć, bo to zawsze troszeczkę i rendering obniża, i obniża jeszcze samo wrzucenie na YouTuba. No ale może akurat zobaczycie różnicę. Siemano, siemano. Słuchaj... Pohandlujmy najpierw. Co ty tam masz ciekawego? Drewniana, żelazna strzała, takie rzeczy to ja chyba mam, co? Obrażenia... Nic ciekawego oni nie mają w tych sklepach. Totalnie nic ciekawego oni nie mają w tych sklepach. Nic. Totalnie nic, zero. Ja mam 4,5 tysiąca, a ja nie mam co z tym zrobić. Ale dobra, zlikwidujmy sobie niektóre rzeczy. Mam nadzieję, że to są wszystkie rzeczy, których ja nie używam. No to na pewno jest czymś, czego ja już nie używam. Czekam też. Te hełmy też. Ale tego kła wilka na przykład używam. Claymora sobie mogę zrzucić. I teraz poczekajcie. Ekwipunek. Wielki łuk. I ten kieł wilka musi zostać. Dobra. Wielki łuk, czyli długi łuk mogę sobie rozłożyć. Kieł wilka zostaje, ten kilt można rozłożyć. Dobra. Pohandlujmy. Czy on coś ma tu ciekawego? Nie wiem, ma jakieś motki. A gdzie ja to robię? A tu, na kamieniu szlifierskim. Ale nie mam chyba żadnych nowych, nie? Niedostępny na pierśnik. No to nic ciekawego. Uciszające strzały, ale odkąd mam ten łuk, ten wielki, to jakoś tak niechętnie strzelam, szczerze mówiąc. Może on ma dla nas jakieś zadanie? Ha! Friend, I wish. But the only task I can use help with might be a bit too delicate for you to handle. But unless you're a master goldsmith, then feel free to prove it. And I'll have work for you immediately. There's just not enough of them to go around. And now that we're on lockdown, there's not much demand for my services either. Ever since we lost our great mine, I've been working with scrap sent over here from Camelot. A co się stało z tą kopalnią ogólnie? Which one? Because we had two. Both shut down, unfortunately. No dobra, a ta wielka? Well, that's a good question. But I'm afraid I don't have an answer for you. One day we received an order to set off explosives at the entrance. Some keepers protested. They were asking about the miners inside, but the higher-ups decided to go ahead. They buried the miners alive. Aye, aye, aye. It was all the best, to be honest. The people who worked there, there was something wrong with them. And the iron they brought out of the mine, there was something wrong with that, too. Hmm. Co było nie tak z żelazem? O co chodzi? Well, at first, the workers were terrified. They kept telling stories about whispers in the dark. And that kind of thing. Then they started saying that when they were mining the ore, well, it seemed to be singing to them. We all assumed they were just overworked, you know, not getting enough sunlight or fresh air. But it was more than that. Things got worse. Some of them went mad. I've heard horrible stories about those miners from my friends who were stationed at the East Gate. The captain had no choice but to hang them all. If you were anywhere close to the East Gate, you must have seen the blood lake. That's where the miner's blood went. At least that's what the stories say. Hmm. No jest to krwawe jezioro, to prawda. Byliśmy tam. Ale ono w zasadzie służyło do egzekucji chyba niż do... No chociaż... Ja wiem. A dlaczego mieliby to robić? All I know is that ever since they sealed off that mine, there haven't been any more monsters creeping out of it. That makes me happy. Simple pleasures in life, you know. Yeah, you know. Dobra, co powiesz o tej drugiej kopalni? No, nothing special about that one. You can see for yourself. Its entrance is at the beach near the East Gate.
A byłem. Materials mostly depleted. It made no sense to dig there anymore. We did get some solid iron from there, but that was when I was still young. Wait, now that I think of it, I might have a task for you. Uh-huh. You seem like the kind of person who could wander around this damned island with no fear of getting stabbed by some bandit, right? You don't have to do this if you don't want to, but I'm so bored here. So bored. It would be nice to work on something other than keepers blades again. Co potrzeba? If you happen to wander near the Forgotten Cemetery, keep your eyes open for any old relics. Bring them back and I might be able to come up with something special for your weapon. Oh, tak, tak. Magical, I mean. Dlaczego szepczesz? It's one of those things that everybody knows about, but nobody talks about openly, you see. I've learned how to infuse weapons and armor with certain powers. It's a family secret passed down from my grandfather, but it's based on ancient druidic magic. It's not something you'd want to advertise here. Not with all those Camelot banners hanging around. Co jeszcze? Well, if you're not up for hunting for magical artifacts, you could always bring me some upgrade materials. They can work wonders on your weapons. Czyli tym sposobem odblokowuje sobie ulepszenia broni. No i o to właśnie chodziło. Basically everywhere. But if you need them, like right now, I'd start in the Sunken Village. They had a decent workshop there. And I'm sure the bandits didn't loot at all. Not with all those monsters creeping around. O, czyli powinniśmy iść do wioski. O, podoba mi się. Nałóż broń. Ile mnie to będzie kosztować? 1250? Mogę naostrzyć sobie wszystko ogólnie. Ej, ale... Kurna, no to są tylko 3 punkty obrażeń. To nie jest jakoś dużo, szczerze. To już bardziej się chyba opłaca zbroję naostrzyć, która daje 50 więcej armora. No dobra, ostrzenie na razie sobie zostawmy. Ale przynajmniej wiemy, jak to drogie jest. A relikty? Za relikt do toporu musiałbym 200 zapłacić. Do zbroi też 200. No dobra. A, ale nie dało mi wybrać, tylko... A miejsce na relikt się pojawiło, dobra. A, czyli mogę kilka dodać, okej. W sensie do broni mogę na przykład 2 relikty dodać, a do zbroi po jednym. To dobrze wiedzieć i ogólnie z 4000 zrobiło mi się 1000 coś już. Więc tak nie za dużo, bym powiedział, nie za dużo. No dobra, naostrzmy sobie tą broń, nawet próbnie. Mogę ją ostrzyć kilkukrotnie. Czyli jakby levelować ją. No metin vibe trochę. Tylko tu chyba nie pali kowal, mam nadzieję przynajmniej. Ej, fajne! No i mam miejsca na relikty. I mam też relikty, tylko gdzie one są? Czekajcie. Gdzie te relikty? To relikty to to, nie? A, tylko najgorsze jest to, że większość z nich ma efekt nieznany. Prędkość naciągania, to by się przydało zrobić. Tylko jak ja mam to umieścić? Tej broni. Bo wszystko fajnie. Wow, aż mi ścięło grę. Wszystko fajnie, tylko pytanie jak ja mam umieścić ten relikt w tym. Bo tego mi chyba nie powiedział, co? No to są nożyce kowalskie, czekajcie. No relikty. A, jest dodaj miejsce jak dołącz relikt. O kurwa, dobra. To tego nie widziałem wcześniej. Pytanie ile to będzie kosztować w ogóle. Bo teraz tak. Atak z ukrycia nie. Te mają nieznany. Nakłada truciznę, zwiększa obrażenia. O, i te, to mogę za darmo robić. To mogę zrobić za darmo, ale ta trucizna jest gitem według mnie. Więc to sobie zróbmy. Do łuku też szybsze naciąganie na pewno. I jakby na razie to zostawmy. I do samej zbroi co mamy? Przyznaję dodatkowe 50% obrażeń, jeśli masz pełne PM. Punkty magii, dobra. Zmniejsza koszt punktów kondycji wszystkich akcji o 10. O. No i dobra.
Kurna, powiem wam, że no... No, podoba mi się to. A czemu mam łuk na pierwszym? Co tu się kurwa wydarzyło teraz? Topór ma być na pierwszym. No, tylko problem jest następujący, że teraz muszę posprzedawać trochę rzeczy. No, generalnie muszę posprzedawać trochę rzeczy. Bo nie ma hajsu. Siemano, Orliat. Mam pakunek od Nest. I don't remember asking you to do this. But it must mean that Nest is... Well, that's business for you. Still. That's the best news I've heard all week. Come on then, give it dawaj, to dawaj. Me. Praca, praca. Najpierw zapłata, najpierw powiedz mi coś w środku. Najpierw zapłata. Nest got to you, didn't she? All right. 100 coins should do it, right? Ile? Chyba żartujesz, 200. Oh no. I've spent my entire life on the road and I've seen some shrewd traders. You, kid, are not one of them. Here's 100 coins. And be glad I didn't call the guards on you for running contraband. O ty... Kurtyzano. Jaka szmaciura, nie? No brak mi słów po prostu na nią. Brak mi słów. No ale dobra, może coś możemy jej sprzedać. Nakłada zmylenie. Szczerze mówiąc, jest bida. Jeśli chodzi o ilość rzeczy, które mamy. A tym bardziej tych do sprzedaży. Więc. No magii się nie opłaca jej sprzedawać. Te amulety zostawię. Kurde, zastanawiam się. Magiczny pancerz też się może przydawać. Te relikty są warte całe gówno. Kupiłem je za jakąś tam kwotę, one są warte całe nic. Więc też spoko. Potki też są u niej nic nie warte, bo to pewnie by trzeba było handlarza z potkami. Tu też nic. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja mam jej sprzedać. Bo ona za wszystko chce całe zero pieniędzy. Ona jest po prostu chytrą babą, no. I nie mówiąc, że chytrą babą z Radomia, bo będę nie będę obrażał Radomia w ten sposób, no. To prawda, jedna chytra baba tam była, ale to nie oznacza, że wiadomo, nie? Dobra, idźmy do alchemika. Może jemu coś sprzedamy za jakąś sensowną kwotę. No bo na ten moment wygląda to dość słabo. Ty, Heber, pohandlujmy, co? Co mogę ci sprzedać? Z materiałów, powiedzmy, podkowych. Kurwa, no... On nic nie chce. On po prostu nic nie chce, no. Kula ognia. O, te możemy posprzedawać, co to kradzione są. Żeby nie było później. Dobra, nietrzeźwość, co tu jest jeszcze? Zakazana alchemia zapewnia chyżość, niech bierze. I chyżość, dobra. Furia, mikstura many. No, tego nie będę potrzebował raczej. Wywodzi się z zakazanej, wywołuje szał. To tego też raczej nie będę potrzebował. I furia. No ale to są takie gówniane pieniądze, tak szczerze mówiąc. Bo co z tego, że ja mu to sprzedaję? Jak to nie jest warte prawie nic. To ja na tym nie uhandluję za dużo, nie? Jakby wszystko wszystkim, ale ja na tym za dużo nie uhandluję. Spróbujmy jeszcze z kowalem zagadać i sprzedać mu coś z tych rzeczy kowalowych. No bo tak, ale tu cena jest ta sama, więc... Dobra, rudy żelaza sprzedajmy tak 100. Resztę sobie zostawmy. Drewno sprzedajmy całe. Wilcze futro sprzedajmy całe, to sobie zostawmy. Skóry sprzedajmy tak połowę mniej więcej. Tak patrzę, co ja mogę mu tu sprzedać. Jeszcze te noże do rzucania to wszystkie.
To mi się nie przyda. Co z tych Kowalskich tu jeszcze jest takiego? Piwo. Niech bierze te browary. Niech bierze tą łychę. Niech bierze to wino. Trochę grzybów się mu sprzeda. O, mózgi potwora są dość drogie. No to dobra, to to możemy mu posprzedawać. Bo tego to akurat w pizdu było cały czas. To tu spirytus i bimber. Bimber sobie zostawimy, bo bimber może się nam jeszcze akurat przydać. Bo to nigdy nie wiadomo, prawda? Dobra, bieluń sobie zostawmy. Korzeń łupianu zostawiamy. Kurwa, powiem wam szczerze, że nie ma tutaj za dużo szału. Za dużo szału to tu nie ma. Ja nie za bardzo mam co sprzedawać. Noże do rzucania to wszystko posprzedawajmy. Jakieś laleczki. Kurna, no ale no serio. No ale no serio. Ja nie bardzo mam już tutaj co sprzedawać. Już pomijam, że niewiele rzeczy tutaj waży dużo. Ten magiczny pancerz może się przydać, jakbyśmy się mieli bić z jakimś... z jakimś magiem. Strzał mamy niby sporo, ale one się akurat przydadzą. Ej, w ogóle! Przypomniało mi się coś. Jak byliśmy tutaj... na wschodniej bramie, bo tu nie mamy już chyba misji żadnej, nie? Nie mamy. Jak byliśmy na wschodniej bramie, to tam był ziomek, no oprócz tych trupojadów, jakby jebać ich. Znaczy, nie, żartuję, nieważne. Tu był ziomek na górze, z którym my walczyliśmy, ale dostaliśmy łupnia. Mówiąc tak bardzo ładnie. Dostaliśmy od niego w łeb, więc myślę, że dobry pomysł to poskładanie go teraz, bo myśmy go tu nie poskładali, no pewnie, że nie. To po prostu poskładanie go teraz. Niech on sobie nie myśli. Jakaś inna strzała? Mamy jakieś inne strzały jeszcze? Ja mam 266 tych strzał drewnianych? Poważnie? No dobra, no to zacznijmy od ognistej. Oj, hedzik! Ajajaj, strzała wbita w oko. No, bez palcy, uspokój się. Ale mnie dziabnął. Dobra, panie kochany. Bo teraz żeś pan przegiął pałę. Ała! No nie bij mnie, gnoju. Co ty? Pojebało cię z tą potką? Dobra, to ja też potuję. Co ty sobie myślisz, gnoju? Ała! Ale mnie dźgnął! No! Przestań mi bić! No nie mam kondycji! No czy ja mogę się... No szkurwa! Gnoju jeden! Ale ta strzała mu w zębie utknęła. No i dobrze. O, odzyskałem ją swoją drogą. Czarna wdowa, napierśnik. Tu nic ciekawego. Tu coś mamy? Strażnik. O! Dobra, ale w sumie itemy sobie z niego wszystkie pozbieram. Bo teraz trzeba sprzedawać, słuchajcie. Teraz trzeba sprzedawać, trzeba troszeczkę pozarabiać. Kurna, tych potrawek trochę miałem, ale widzę, że troszeczkę za mało. Troszeczkę za mało jak na to, jak biją. Dobra, wejdźmy sobie to na górę, bo tu był jeszcze stół alchemiczny, jak dobrze pamiętam. A dobrze pamiętam. Tyle tylko, że nie za bardzo. No właśnie. Nie za bardzo mam co z tym stołem zrobić. Bo nie mam żadnych potek na HP, które mógłbym. Ej, ale w ogóle czekaj. Przecież ja mam potki na życie, nie? To czemu ja ich nie mam tutaj na szybkim wyborze?
A bo miałem filtr na danie. Nie no, poważnie? Ja pierdolę. Dobra, to sobie podpalenie zrobimy tutaj na szybkim wyborze jeszcze. Czyli na dole będziemy mieć danie, a na górze... Ja pierdolę. Który to jest odcinek? Nie 15, 13 chyba. Chyba 13, nie? I ja dopiero po 13 odcinkach i po iluś godzinach grania na streamie nauczyłem się, że można wybrać to inaczej. Wybrać to inaczej. Przestaję w siebie wierzyć momentami. No dobra, słuchajcie, ale tak. W którą stronę my tu teraz mamy iść? A mędrca, szkiełko i oko. I jeszcze te rogi południa tam są. I tutaj jest jeszcze troszeczkę lokacji do odkrycia. I tutaj jest jeszcze ta lokacja tu u góry. Dobra, to pójdźmy sobie na razie tą do góry. Od tych starożytnych. Czyli poszlibyśmy sobie tu w prawo. I zobaczyli, co tutaj jest oprócz ilości tych wilków, których jest tu pełno. Ej, ale to... Kurna, mocny ten łuk. A, tylko trzeba trafić, no tak. Nie no, nie wierzę w to. No co jest? No, dobra. Czyli po prostu trzeba lepiej strzelać. Tak w skrócie mówiąc. Ej, ale te płonące strzały... Mam 100% szans na odzyskanie ich? Nie, jednak nie. No to wszystko jasne przynajmniej. Dobra, jeleń. Dawaj tu, dawaj, dawaj. Bo ja potrzebuję skórę, to wszystko się przyda. Z ciebie, panie kolego. Przyda się, przyda. Oj, przyda się, przyda. Hops. Numer 2. Dobra. Malinki sobie pozbieramy. Kurna, ale... Naprawdę fajne jest to lutowanie, nie? Naprawdę fajne. Tu mamy jakichś nieumarłych. Więc trzeba by było ich wyciąć. Takim oto sposobem. Nie wiem, czy używanie ognistych strzał na nich to jest dobry pomysł ogólnie, ale... Kto by się tym przejmował? Uuu, a ta zatruta nie zadaje aż tyle damage'a. Kurwa, żem trafił. Dobra, wypadł. Dawaj, zapraszam następnych. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Ten mocny atak strasznie dużo kondycji zużywa. Ale za to przynajmniej dupi ich na raz, nie? Są plusy i minusy tej sytuacji. No ten akurat jest plus dodatni. Dobra. Jakaś strzała jeszcze jest. I tu jeszcze gdzieś powinna być strzała. O, złamana, no trudno. Ej, swoją drogą, czy ja mogę te złamane strzały finalnie przerabiać, czy nie? Bo chyba nie znalazłem jeszcze na to odpowiedzi, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, czekajcie, teraz tak. Zadania jak zadania, ale mamy punkty do rozdania. Jezu, to tak trochę poetycko powiedziałem. Co my tu mamy? Po zabiciu przeciwnika następne trafienie zadaje podwójne obrażenia, ale to 11 siły, a my mamy 9, mamy 8. Dobra. A co tutaj mamy w wytrzymałości? Na każde brakujące 10 punktów zdrowia zwiększona zostaje regeneracja kondycji. Nie głupie. Nie głupie. Twój pancerz jest o 20% lżejszy. O kurna, to też jest mocne. I wykonanie skutecznego parowania 3 razy pod rząd przywraca maksymalne punkty kondycji. Dobra, zróbmy sobie tą wytrzymałość. To jest to, co chciałbym zrobić. I... Kurwa, no i co teraz właśnie? Ale ten ciężar chyba. Pancerz jest lżejszy, bo ja się będę szybciej poruszał, nie? W ogóle pancerz ciężki 80% mamy, by the way. Przydałoby się tutaj troszeczkę pozmieniać, bo faktycznie przez to, że ten pancerz jest tak ciężki, to ta kondycja też obrywa tym sposobem. Ej, jesteśmy tu już prawie na samym końcu. Tu jest jeszcze wejście gdzieś. A co tam jest? O, dobra, coś wybuchło. To na pewno. Trupojady widzę.
Ale to nimi się jakoś niesamowicie nie przejmuje, bo one to są... Na hita z groszem. Wypad. A jakiś drop z nich? Coś tego? Aha. Jeszcze coś tu wyszło. Dobra, wypad mi z tym gościu. Jezu, tutaj ludzi żywcem normalnie przytrzymywali do śmierci. A w zasadzie do rozpadu. Co to jest za krąg? Co jest? Znaczy, brakuje mi czegoś takiego, że jak są te kręgi i tak dalej, to brakuje mi takiego bossa przy tym, szczerze. Przydałby się, tak jak tam na górze był, na tej arenie był... Ork? Ogr? Ogr był. To coś takiego by się przydało, nie? To coś takiego by się przydało praktycznie każdej tej lokalizacji. Potęga męczennika. No to pozdrawiamy wszystkich, którzy przychodzą na streamy. No i taki follow-up mały. No i co? I wejdźmy sobie tu na górę jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. Bo to trochę, szczerze mówiąc, wygląda jak taka mini arena, jak tak podchodzę. Red Cap jest. O kurwa! O Jezu! Ale się wystraszyłem! Co za gnój! Dobra, tego się za cholery nie spodziewałem, że on wyskoczy spod ziemi. Gdzie ja tu dojdę? A, do tego mędrca szkiełko i oko tędy jest przejście. Chyba. To co, od tamtej strony nie było wejścia? Wydawało mi się, że od tamtej strony jest wejście. Tam są ludzie w ogóle. Dobra, słuchajcie, ale to zróbmy sobie to w następnym odcinku po prostu. Zróbmy to sobie w następnym odcinku. Ja sobie jeszcze tutaj pozbieram. Staniemy sobie w jakimś fajnym miejscu. Przywróćmy sobie HP. No i co? No i dziękuję wam, słuchajcie, za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. No i do następnego. Na razie. No i cześć.